7 października, w dzień odpoczynku, w sobotę, Izrael nawiedziła katastrofa, w której zginęło około 1300 Żydów, a o wiele więcej zostało rannych. Tego dnia wystrzelono około 2000 rakiet na izraelskie miasta. Katastrofa tak straszna, że w Izraelu mówi się, że od czasu eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej nigdy wcześniej nie zabito tylu Żydów jednego dnia. To była taka katastrofa, która spotkała Izrael, że państwo Izrael natychmiast ogłosiło stan wojny i teraz chce podjąć działania przeciwko rządowi Hamasu w Strefie Gazy. Ta wypowiedź jest na stan 8 października 2023 roku. A teraz widzimy, że w Libanie, Hezbollah, w Syrii, Iranie, Iraku grożą wejściem w ten stan wojny. Państwo Izrael natychmiast ogłosiło stan wojny i teraz podejmuje działania przeciwko rządowi Hamasu w Strefie Gazy, a teraz widzimy, że w Libanie Syria, Irak, Iran grozi wejściem w tę właśnie wojnę, a Jemen również ogłosił, że jeśli Izrael wkroczy do Strefy Gazy z wojskowymi oddziałami lądowymi, z wojskami lądowymi, to oni również wkroczą w wojnę i może wybuchnąć ogromna pożoga, a zdumiewające jest to, że Ameryka natychmiast poparła Izrael w sposób, jakiego nie widziano od dawna. Izrael w sposób, który nie był widziany pod względem militarnym, a mianowicie Ameryka jest gotowa, jeśli Hezbollah z Libanu rozpocznie wojnę przeciwko Izraelowi, to Ameryka wkroczy do wojny, a także Anglia, Francja i Niemcy wyraziły swoje poparcie dla Izraela, a to, czego tu używam, jest dokładnie scenariuszem, który Biblia przewiduje na dalszą przyszłość, a mianowicie, że Zachód w objawieniu 13 rozdziału, werset 1, zawrze przymierze z Izraelem w celu wsparcia przed niebezpieczeństwem z północy. A śmiertelne niebezpieczeństwo nadejdzie z północy, jak mówi Daniela 11, rozdział 40 do 45 wersetu. Mówi o ataku króla północy, a królem północy była w wypełnionym proroctwie Wielka Syria, a mianowicie obszar Syrii, Liban, Irak, Iran, ale także Afganistan, a nawet więcej bloków tam jest, a także Rosja w Ezechiela 38 rozdział. Rosja jest wymieniona jako wielka potęga na dalekiej północy Izraela z nazwą Rosz, to znaczy Rosja. Jest tam opisana i jako sprzymierzona z Iranem, Persją. I tam również widzimy ten blok sił sprzymierzony z wrogami Izraela dzisiaj. Więc szachy są ustawione dzisiaj w obecnej sytuacji na planszy. Nie mamy jeszcze spełnienia tego, co ma nadejść, ale jest to jak próba generalna tego, co ma nadejść zgodnie z Biblią. A to jest w tak zwanym czasie wielkiego ucisku. Tak będzie to realizowane. I w tak zwanym wielkim ucisku, który będzie po pochwyceniu Kościoła, który będzie ostatnią i najstraszliwszą wojną światową, a potem Pan Jezus Chrystus przyjdzie jako król i po tym 7-letnim ucisku ustanowi na ziemi nowe przymierze. Pojawia się pytanie, co sprawia, że Hamas tak bardzo nienawidzi Żydów? Z jednej strony po prostu dlatego, że są Żydami i jest po prostu wezwany do krzywdzenia Żydów, gdziekolwiek się znajdują. Tak uczy ich święta, ich księga, Koran. Ale oczywiście z punktu widzenia Hamasu twierdzi się, że Żydzi ukradli ziemię Arabom, bo jest to ta ziemia, która była ziemią Izraela od czasu wyjścia z Egiptu. To jest przez ponad wiele lat, ponad 3600 lat temu. Obecność narodu Izraela rozpoczęła się na tej ziemi i trwała przez tysiące lat, a nawet w ciągu ostatnich 2000 lat żydowskiego rozproszenia wśród wszystkich narodów zawsze była żydowska obecność tej ziemi do dziś.
Nigdy nie było przerwy w kontakcie z Ziemią, dlatego jest całkowicie nieuzasadnione twierdzenie, że ta Ziemia nie należy do Żydów, ponieważ wielu Arabów przybyło z zewnątrz w ciągu ostatnich 2000 lat. 2000 lat właśnie imigrowali na te tereny z zewnątrz, więc istniałaby koegzystencja i to jest to, co Izrael również zaoferował, więc wyciągali oni rękę po pokój do ich arabskich sąsiadów, ale w tamtym czasie powiedziano nie, niszczymy Żydów i tak to się dzieje, że nie uznaje się, że naród żydowski ma prawo do życia na tej ziemi, ale Biblia mówi, że Bóg dał Izraelowi tę ziemię i Ezechiel 48 również mówi, że ci, którzy nie są Izraelitami, ale mieszkali w tej ziemi i spłodzili synów, również mają prawo do życia w tej ziemi. Ezechiel 47 do 48 rozdziału mówi o tym i pokazuje inny pogląd, pogląd na pokojowe współistnienie. A Hamas nie chce tego zaakceptować za wszelką cenę. Przyszedł po II wojnie światowej, aby mógł nastąpić niesamowity punkt zwrotny i już 14 maja 1948 roku dano światło, dano zielone światło dla państwa Izrael za zgodą ONZ, która była gotowa pod wrażeniem eksterminacji Żydów w Europie, więc stało się możliwe, aby Żydzi założyli państwo Izrael 14 maja 1948 roku. Ale arabscy sąsiedzi powiedzieli, że nigdy nie może istnieć państwo żydowskie, nigdy nie może się na to ten blok arabski zgodzić, więc rozpoczęli wojnę totalną w nocy z 14 na 15 maja, której celem było zniszczenie Izraela, aby zabić wszystkich Żydów. Ale w tej wojnie 1948 do 1949 roku ostatecznie Izrael przetrwał, a arabscy sąsiedzi byli zszokowani, że nie było to dla nich możliwe, pomimo ogromnej przewagi militarnej. 9 armii przybyło przeciwko Izraelowi, w tym czasie nie udało im się zniszczyć Izraela, więc powiedzieli, że musicie to zrobić później, więc nienawiść do Izraela trwała, a Związek Radziecki uzbroił arabskich sąsiadów nowoczesną broń w 1967 roku. Przyszło przekonanie, że teraz mogą oni zniszczyć Izrael i tak doszło do wojny sześciodniowej. Izrael ponownie przetrwał i wyszedł jako zwycięzca tej wojny, więc arabscy sąsiedzi powiedzieli, że muszą to zrobić później. A to później było wtedy w 1973 roku w Jom Kippur. Rozpoczęła się wojna z zaskoczenia. Trzecia próba wymazania Izraela z mapy, aby zniszczyć naród żydowski w Izraelu, ale także tam skończyło się na tym, że Izrael przetrwał. I widzimy, że ta nienawiść do Izraela trwa do dziś, a ten straszny atak terrorystyczny z 7 października 2023 roku pokazuje, że są ludzie, którzy nienawidzą Żydów, tylko dlatego, że są Żydami. I pojawia się pytanie, co Biblia mówi o tym? Teraz w psalmie 83 znajdujemy ten język nienawiści do Żydów przepowiedziany na czasy ostateczne. Psalm 83 jest psalmem czasów ostatecznych. I tam wrogowie mówią w wersecie 5. Przyjdzie i zniszczymy ich, aby nie byli już narodem, aby imię Izraela nie było już pamiętane. Izrael dokładnie tym językiem miał, do Izraela było dokładnie tym językiem mówione w 1948, 1967, 1973 roku. A Hamas nadal mówi tym językiem dzisiaj. Biblia mówi o pasie gazowym, o pasie gazy dość wyraźnie. Gdy spojrzymy w Księgę Ezechiela, 25 rozdział, werset 15, tak mówi Pan Wszechmogący, ponieważ Filistyni działali z zemstą i mścili się z pogardą duszy na zniszczenie wiecznej wrogości, dlatego tak mówi Pan Wszechmogący, wyciągnę rękę przeciwko Filistynom i odetnę
i zniszczę resztki na wybrzeżu morza i dokonam na nich wielkiej zemsty przez karanie gniewu i zostaną zniszczeni. Zemszczę się na nich i poznają, że ja jestem Pan, gdy sprowadzę na nich moją pomstę. Tutaj Strefa Gazy jest wyraźnie wspomniana na wybrzeżu morza, ten obszar ziemi na wybrzeżu morza i chodzi o Filistynów w wersecie 15. Ziemia filistyńska w Starym Testamencie była dokładnie obszarem Strefy Gazy i wokół niej z miastem Aszdod, Ekron i tak dalej. Więc dokładnie ten obszar jest celem proroctwa tutaj i tutaj mówi się, że straszny sąd Boży nadejdzie nad tym obszarem i że działali z zemsty z pogardą dla duszy hebrajskiej. Nefesh, dusza, oznacza również życie, więc pogarda dla życia, dla zniszczenia wiecznej wrogości. Karta Hamasu, rządu w Strefie Gazy, mówi, że celem Hamasu jest zniszczenie Izraela, tak jak tutaj jest to kultura śmierci. Ludzie, którzy przynoszą śmierć Żydom, są jako święci, są wychwalani. I tak było również po tym ataku terrorystycznym 7 października. 1300 osób zamordowanych, dzieci, nastolatki, mężczyźni, kobiety, starcy, zabijani strzałem w głowę, zastrzelani narzędziami innymi. I to było świętowane przez rozdawanie słodyczy w Strefie Gazy. To jest dokładnie to, co jest tutaj powiedziane z pogardą dla życia do zniszczenia wiecznej wrogości. Dlatego specjalny sąd przyjdzie na Filistynów. A teraz inny fragment mówi o tym pasie Gazy. I to jest Sofoniasz 2, werset 4. Mówi, że Gaza będzie opustoszała, a Aszkalon będzie pustynią. Południe zostanie wypędzony, a Ekron zostanie wyrwany z korzeniami. Biada mieszkańcom pasa ziemi nad morzem narodu. I tutaj słowo Pana: przyjdzie na ciebie, Kanaanie, ziemio Filistynów, i zniszczę cię tak, że nie pozostanie żaden mieszkaniec, a pas ziemi nad morzem stanie się pastwiskami pełnymi cestern, pasterzy i małych płotków, i będzie to pas ziemi dla resztek, dla domu Judy. Będą się na nim pasać i obozować w domach Aszkalonu wieczorem, bo Pan Bóg ich zatroszczy się o nich i odwróci ich los. To proroctwo zaczęło się wypełniać w 1948 roku, bo w tej wojnie na zagładę Izraela po założeniu państwa wypełniło się: Aszkalon będzie pustynią, aż do południa, jak go wypędzić, i Ekron zostanie wykorzeniony. Dokładnie to się stało, tylko Gaza nie została wtedy opuszczona. I co dalej jest opisane, że ziemia nad morzem stanie się w końcu pastwiskiem dla małych owiec i kóz. To się jeszcze nie wypełniło i tak jest bardzo często, że się jeszcze nie wypełnia za pierwszym razem, tylko jest proroctwo wypełniane wieloetapowo, dwuetapowo lub więcej etapowo. Tak więc bardzo często w proroctwach biblijnych proroctwo wypełnia się stopniowo przez lata i dziesięciolecia. Jesteśmy w trakcie proroctwa czasów ostatecznych i należy zauważyć, że kiedy w wersecie 7 mówi się, że Bóg ponownie zajmie się narodem żydowskim i odwróci ich los, warto skorzystać z wsparcia na przykład słownika konkordancji, aby wyszukać sobie wszystkie fragmenty Starego Testamentu, których wyrażenie odwraca los lub, jak można to również przetłumaczyć, odwrócić niewolę albo niedolę. Ale odwrócenie losu jest lepszym tłumaczeniem i można zobaczyć, że we wszystkich fragmentach chodzi o Izrael. W czasie, gdy naród żydowski wraca do domu z rozproszenia po całym świecie, aby założyć państwo, odnosi się to dokładnie do naszych czasów lub z wyjątkiem fragmentów w księdze Hioba. Hiob, który strasznie cierpiał przez długi czas, był poważnie chory, doszedł do wewnętrznego nawrócenia i w Hioba 42 jest powiedziane, że Bóg odwrócił jego niedolę, niewolę, co jest ilustracją dla narodu żydowskiego, który żył
strasznie przez 2000 lat, rozproszony wśród narodów, z nienawiści do Żydów, ale teraz jest czas, w którym Bóg obiecał i napisałem książkę, że naprawdę żyjemy w czasach ostatecznych. 180 spełnionych proroctw i tam opisuję, jak od pierwszej żydowskiej imigracji w dużych ilościach w 1882 roku do dzisiaj 180 proroctw o czasach ostatecznych już się spełniło. I dokładnie to samo w zasadzie możemy zrobić dzisiaj i zobaczyć Aszkalon, pustynię, która się wydarzyła aż to w południe. Wypędzasz to, co się dzieje w Ekron, zostanie wyrwany z korzeniami. Dzieje się to samo w Gazie, zostanie opuszczona. I w tej chwili widzimy, jak Gaza zostanie opuszczona. Czy będzie to ostateczne wypełnienie, zobaczymy, ale to musi nadejść, a także wszystkie inne punkty, które nadejdą, że Bóg przyniesie specjalny sąd. Nie mówi, jak to zrobi. W tych dwóch fragmentach mówi, że jest Bogiem za tym i przyniesie sąd nad Gazą. I co jest nadzieją w całej tej katastrofie, w całym tym cierpieniu? Cudowną rzeczą jest to, że widzimy, że Pan Jezus Chrystus wkrótce nadejdzie, a ci, którzy znają Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, mogą wiedzieć, że wkrótce nadejdzie pochwycenie, zabranie Kościoła z ziemi do nieba i mogą wiedzieć, że nadejdzie pochwycenie. Kto może wiedzieć, że pochwycenie Kościoła, jak opisuje to Paweł w liście do Efezjan, w liście do Tesaloniczan, pierwszym liście do Tesaloniczan, 4:13-18, może to pochwycenie nastąpić każdego dnia, zabranie Kościoła do nieba. A niektóre z tych proroctw dotyczących czasów ostatecznych, zwłaszcza ostatnia katastrofa, wielki ucisk, mogą nastąpić dopiero po pochwyceniu. A zatem wszystkie te wydarzenia są wyraźnymi znakami czasów ostatecznych, które dają tutaj pokrzepienie chrześcijanom, prawdziwym chrześcijanom, którzy naprawdę mają żywą relację z Panem Jezusem Chrystusem. Mamy to opisane m.in. w Ewangelii Łukasza 21. Pan Jezus Chrystus mówi o znakach czasów ostatecznych. Kiedy je zobaczycie, podnieście głowy, ponieważ wasze odkupienie jest bliskie. A pytanie brzmi, czy jesteś gotowy, jak możesz się przygotować? Musisz osobiście uporządkować swoje życie z Bogiem. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Musisz uporządkować swoje życie z Bogiem, aby mieć pokój z Bogiem. Musisz wyznać swój osobisty grzech Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, w modlitwie. To jest upamiętanie, uwierzenie w Pana Jezusa, a przestanie wierzyć w siebie. A następnie zdaj sobie sprawę, że Pan Jezus jest blisko. A pytanie brzmi, czy jesteś gotowy i jak możesz się przygotować? Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy i jak możesz być gotowy? Musisz osobiście uporządkować swoje życie z Bogiem. Przestań wierzyć siebie, zacznij wierzyć w Boga. Przestań wierzyć sobie, wierz Bogu. Przestań ufać sobie, wierz, ufaj Chrystusowi, Panu Jezusowi, Chrystusowi ku życiu wiecznemu. Aby mieć pokój z Bogiem, musisz uznać się przed Bogiem za grzesznika, wyznać swój osobisty grzech Jezusowi Chrystusowi w modlitwie, a następnie uznać, że cierpiał na krzyżu blisko 2000 lat temu, 1990 lat temu, w nasze miejsce. Bóg go ukarał i ktokolwiek korzysta z tego, będzie miał pokój z Bogiem. I dlatego wszystkie te wydarzenia są w rzeczywistości po to, aby obudzić świat i zobaczyć, że nie można, pokazać, że nie można już dłużej akceptować dalszego spania, ale nie można też dłużej spać w pokoju z Bogiem. Bardzo ważną troską jest modlitwa za ludzi na Bliskim Wschodzie, a dla mnie jest to zawsze coś szczególnego, gdy myślę o starym znajomym o imieniu Nevel, starym człowieku z arabskiego kościoła w Karasif w Galilei, który miał ludzi ze strefy Gazy tak blisko swojego serca i ciągle jeździł do Gazy taksówką. Nie głosił przesłania Jezusa Chrystusa na ulicach Gazy, ale prywatnie, w domach ludzi, siał tam, a towarzystwo biblijne w Gazie również szerzyło Słowo Boże w ciągu ostatnich kilku lat.
Tak więc jest nadzieja dla Palestyńczyków i możemy się modlić, aby Pan Jezus Chrystus pozwolił temu ziarnu Słowa Bożego zakiełkować w sercach, aby ludzie zdali sobie sprawę, że istnieje życie wieczne, ale nie poprzez zabijanie Żydów jako tak zwanego miłosierdzia, ale poprzez domaganie się, które możemy mieć na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa, gdyż Pan Jezus Chrystus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę za ich winę. Więc musimy się modlić, aby ludzie w tej potrzebie zaczęli szukać Pana, a także w Izraelu. I chciałbym zakończyć, odnosząc się do Ozeasza 5, gdzie Mesjasz mówi, Ozeasza 5, werset 15, że odejdę i wrócę na swoje miejsce, dopóki nie wyznają swojej winy, aby szukać oblicza, a teraz w swoim ucisku będą mnie pilnie szukać, więc niech ten ucisk Izraelu spowoduje, że wielu będzie szukać Mesjasza z całego serca. Przeczytaj Izajasza 53 rozdział i uświadom sobie, że jest to, jak mówili starożytni rabini, Mesjasz, który miał umrzeć za nasze grzechy jako zastępca, abyśmy mogli mieć pokój z Bogiem.